Czuję, że ten odcinek jest dla ciekawskich. Czuję Anysz. Cześć! Dzisiaj przed nami wina alternatywne. Pokażę Wam dwa wina pomarańczowe oraz jednego petnata. Jeżeli nic te wyrazy Wam nie mówią, nie martwcie się, wszystko wytłumaczę. Mało tego, będą to wina alternatywne z Dolnego Śląska, bo ten film powstał w ramach akcji Pij Dolnośląskie Wino. Ja nazywam się Patrycja, mam projekt Wine Thinking i zapraszam Was serdecznie na film o dolnośląskim winie. Zdrówka! W świecie wina jest kilka hot tematów, między innymi są to właśnie wina pomarańczowe, czyli inaczej macerowane, i wina petnaty, czyli wina naturalnie musujące. Zaczniemy sobie od winnicy Silesian, która mieści się niedaleko Wrocławia, niedaleko Świdnicy, w Bagieńcu. Winnicy Silesian powstało wino pomarańczowe z 2018 roku ze szczepu Rotter Riesling. Później przejdziemy sobie do kolejnego wina pomarańczowego. Jest to winnica spod Ślęży, jak sama nazwa wskazuje, mieści się na stokach Góry Ślęża. Jest to również wino pomarańczowe, również z 2018 roku, ale wykonane ze szczepu Gewurztraminer. I na koniec ciekawostka, słuchajcie, miało być winem różowym, spokojnym, a zostało winem nadpobudliwym, żartuję, zostało winem musującym. Przez przypadek opowiem Wam tą historię. Winnica Jadwiga, różowy mus 2018, szczep Rondo. Zapraszam! Wbrew pozorom, wino pomarańczowe nie ma nic wspólnego z pomarańczami. Technicznie rzecz biorąc, jest to wino białe, ale macerowane ze skórkami. Co to jest maceracja? Jest to kontakt moszczu winogronowego ze skórkami właśnie. W przypadku czerwonego wina jest to normalny proces. W ten sposób uzyskujemy właśnie czerwoną barwę wina, ponieważ w skórkach znajdują się między innymi barwniki. W przypadku białego wina używamy tylko moszczu, bez skórek, więc kolor mamy po prostu jasny, biały. A w przypadku wina pomarańczowego jest to coś pośrednie. Jest to barwienie soku z winogron jasnymi skórkami, czyli właśnie dlatego wychodzi nam ten kolor pomarańczowy, kasztanowy, tudzież herbaciany, złoty, a ja dzisiaj dopatrzyłam się lisiego koloru. Zaczynamy sobie od wina z winnicy Silesian pomarańczowego 2018 ze szczepu Rotter Riesling, dlatego że jest to wino moim zdaniem takie wprowadzające w świat pomarańczy, nie jest takie hardkorowe, że tam wiecie, pachnie i smakuje suszem wigilijnym albo syropem z pigwy albo dużym utlenieniem. Wyszedł idealny pomarańczowy z lekkimi refleksami kasztanowymi, bursztynowymi. Wino jest super zbalansowane. Ma przede wszystkim świeżą kwasowość, taką kwasowość pochodzącą z młodego, białego wina. Delikatne cytrusy, jabłka, morela, brzoskwinia i grejpfrut. Grejpfrut jest tutaj wyrazisty, ale w tle jest taka fajna struktura, ono długo zostaje na ustach. Rodzina Mazurków dobiera swoje wina do polskich potraw i dobrała właśnie swojego Rotter Rieslinga, słuchajcie, do gołąbków w sosie pomidorowym. Rozmarzyłam się, uwielbiam gołąbki. Kolejna winnica to winnica spod Ślęży. Jak się domyślacie, leży właśnie na stoku Góry Ślęża na Dolnym Śląsku. Jest to rocznik 2018. Znów wino pomarańczowe, tym razem ze szczepu Gewurztraminer, który jest bardziej aromatyczny, więc już się spodziewam, że będziemy mieć troszeczkę mniej kwasowości niż w przypadku Rotter Rieslinga z winnicy Silesian. Zapach mnie nie zapraszał, natomiast smak jest super, słuchajcie. Fajny balans również pomiędzy kwasowością a cukrem. To wino jest dużo cięższe niż Rotter Riesling, nasz poprzedni. Dłużej zostaje na języku. Powiedziałabym, że jest też bardzo kwiatowe. Jest tu właśnie taki aromat róży, morela, brzoskwinia. Może trochę litchi? O, co w tym winie jest jeszcze ciekawe, to pikantny finish. Jaki piękny kolor! I kolejne wino to wino musujące różowe z winnicy Jadwiga, mieszczącej się na wzgórzach trzebnickich, które ma w sumie zabawną historię, ponieważ miało być to wino różowe, spokojne, normalne, a wyszło wino musujące. Jak to się stało? Po prostu przez przypadek w tym gotowym już różowym winie rozpoczęła się wtórna fermentacja, czyli pozostały cukier resztkowy zamienił się w bąbelki, w dwutlenek węgla. Przy takim winie, jeżeli naturalnie zachodzi ta fermentacja wtórna i ona kończy fermentować w butelce, tak, nie jest zatrzymana, to takie wina nazywają się petnatami. Petnat to jest skrót z francuskiego. Pachnie jak orężada, co Wam mówię. Świetnie będzie nam pasować na lunch, szczególnie na przykład do takiej sałatki z kurczakiem albo sałatki z krewetkami. Jest to takie bezpretensjonalne, fajne wino z żywą owocowością, także na lato w sam raz. Zdecydowanie motywem przewodnim w tym winie jest truskawka, poziomka, ewentualnie malina. Fan!
No ale to wino jest takie filmowe, co nie? No jest filmowe, no bo kolor ma tak niesamowity. Właśnie, to jest wino filmowe. Dlaczego jeszcze w popkulturze to wino nie występuje? Bo to jest młoda moda, ale będzie występować. Do zobaczenia.